Lom-Ali Eskiev przed galą KSW 65, pojedynek z Damianem Stasiakiem. Zastanawiam się, czy jesteś w stanie w jakiś sposób zaklasyfikować Damiana Stasiaka jako zawodnika, bo mówisz, że karateka, ale prawda jest taka, że spojrzymy w rekord, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest dobry parterowiec. I wonder, how would you say on Damian Stasiak what kind of fighter he is? Is he more of a grappler or a stand-up fighter? What is your opinion about him and his style? I think grappler, because he win all fights in the ground, but he can stand up, he come from karate, I know this. We will see. It's he have his plan, but this is I'm not accept this his plan. And we'll see. Okay. Ja myślę o nim bardziej jako o grapplerze. Same statystyki pokazują, że więcej walk skończył właśnie przez techniki grapplerskie. Natomiast wiem o tym, że wywodzi się z karate, że też dysponuje fajną stójką. Na pewno ma na mnie coś przygotowane, ale ja nie akceptuję jego planów, bo wszystko okaże się jutro. Zapewne oglądałeś jego pojedynki. Zastanawiam się, czy zrobiły na tobie wrażenie, a jeśli tak, to które z tych skończeń podobało ci się najbardziej? No pytamy kogoś, kto akurat w tej płaszczyźnie parterowej potrafi dużo i jest specjalistą. So, if you watched his fight, were there any that you were very impressed by? Some of submissions, maybe? Yes, I know he make a triangle. This make good. I was not impressed, but I must be careful because this. But I can ground game too, okay? It's not only he and I'm white belt. I can grappling ground game too. Okay. Tak, oczywiście widziałem jego techniki skończenia trójkątne i może to nie jest tak, że ja byłem jakoś bardzo pod wrażeniem, ale wiem, że muszę uważać i to też nie jest tak, że on jest jakimś super grapplerem, a ja tutaj jestem białym pasem, bo ja też umiem w parter. Ja jestem ciekawy, czy miałeś okazję oglądać Damiana Stasiaka przed podpisaniem kontraktu z KSW w tych poprzednich walkach, choćby w UFC, czy dopiero zainteresowała cię jego postać w momencie, kiedy podpisałeś kontrakt z organizacją KSW? Do you know some of Damian's performances in UFC, or you happened to learn about him since he's in KSW? I learn him here in KSW. I don't see UFC fights. Tutaj w KSW zacząłem się interesować zawodnikiem, a jeżeli chodzi o jego przeszłość w UFC, nie znam żadnych detali. Damian, zapytany przez nas, jaki byłby idealny plan dla niego, powiedział, że chciałby cię znokautować i tym samym wspomóc organizację Cancer Fighters. A jaki jest twój idealny plan na zakończenie tego pojedynku? Daniel was asked what's his perfect prediction for tomorrow's fight, and he said that he would love to knock you out because there is this 10K of donation for cancer children if you happen to knock out. And what is your perfect prediction for tomorrow? Damian looks in the weight, he looks arrogant, you know? He looks arrogant. I don't know why he's arrogant. He has only submission, but some kicks, he don't have reason for arrogance. Because this, I don't like this, and tomorrow we will see. My perfect prediction is completely sleeping. Okay. Okay. It's better like take off. Okay. Więc ja odniosłem takie wrażenie podczas ceremonii ważenia, że Damian jest troszeczkę arogancki wobec mnie. Nie lubię takiego podejścia. Uważam, że tak naprawdę nawet nie ma żadnego powodu, żeby być tak aroganckim, bo Damian przecież nie nokautuje, tylko ewentualnie robi jakieś poddania, nie ma jakichś niebezpiecznych kopni czy czegoś, czym mógłby tak flexować. Ja nie lubię takiego podejścia. Jeżeli chodzi o moje wymarzone skończenie, to byłoby to poddanie, ale takie mocne, no takie po prostu do uśpienia. Jest lepsze niż knockout. My perfect prediction is complete sleeping, but I tell this before, I believe in God, I don't know what's gonna happen later, but my perfect prediction is he go sleeping long time. Więc to jest oczywiście moja wymarzona predykcja, natomiast ja jestem wierzący i nie za bardzo mogę w ten sposób mówić, upewniać się, zostawiam to w rękach Boga, ale rzeczywiście, jeżeli mógłbym wybrać, to totalne uśpienie. To zapytam na koniec, jakie są twoje plany w przyszłym roku w KSW PAS? What are your plans for the future in KSW? I mean the next year, is it the belt? Yes, of course, my plan is built, but I speak about my future after this fight. Okay. Okay. Mm-hmm. This is because I have my plans, but tomorrow this fight, wait one day and I speak about this. Oczywiście, że w dalekosiężnej perspektywie rzeczywiście no, pas jest na szali i jest tym moim planem, ale nie będę o tym teraz mówił, dlatego że trzymajmy się jakby trajektorii biegu wydarzeń i najpierw jutrzejsza walka, jutrzejsze wszystkie moje dokonania, a potem obiecuję, że po walce będziemy mogli rozmawiać na tematy dalszej przyszłości. Dziękujemy. Dziękujemy. Thank you so much. Okay, welcome.